Zapraszam jeszcze do wspierania mojego kanału, między innymi docenięcie możliwość pojawienia się na filmie, jak tutaj macie nie mnie. Dodam was do znajomych lub kliniemy sobie duo. Wejdźcie jeszcze na Discorda, odebrać rangę wspierający lub rangę Twitch sub, elo. Pamiętacie czasy, gdzie miałem tyle FPS-ów? No bo ja pamiętam. Najlepsze czasy w mojej karierze sportowej. Zresztą mnie się pytacie, skąd mam tyle FPS-ów i no tutaj zasługa tego pana, który zrobił z mojego komputera bestia i w tym odcinku pokażę on wam, jak szybki, podstawowy sposób zapisać sobie FPS-ki. Cześć, z tej strony Tweakinga i w dzisiejszym filmie pokażę wam, jak zoptymalizować swój komputer pod Valoranta. Będą to najbardziej podstawowe rzeczy i zaczniemy od najbardziej podstawowych rzeczy, a skończymy na najbardziej zaawansowanych. Także oglądajcie. Zacznijmy może od podstawowych ustawień Windowsa. Oczywiście najlepiej by było, jeśli byście sformatowali Windowsa, zainstalowali go od początku, bo wtedy byście nie mieli po prostu tam syfu i komputer by wam szybciej chodził. Ale jeśli się nie chcecie na to zdecydować, to musimy zrobić kilka rzeczy na Windowsie. Sprawa pierwsza. Klikacie sobie przycisk Windowsa, potem wpisujecie tle, aplikacje w tle. Odpalacie sobie i musicie się upewnić, że wszystkie aplikacje w tle są wyłączone. Następnie chcemy wyłączyć wszystkie aplikacje autostartu. Także klikacie sobie prawym przyciskiem na taskbar, klikacie menadżer zadań, następnie przechodzimy do uruchamianie i wyłączacie tutaj wszystko, czego nie potrzebujecie na starcie. W moim przypadku widzicie, ja potrzebuję tylko Luxa na starcie. Następnie wyłączymy sobie inne serwisy, których nie potrzebujemy na starcie. Także klikacie sobie znowu przycisk Windowsa, piszecie msconfig i wchodzicie sobie w usługi. Tutaj ukryjcie sobie wszystkie usługi firmy Microsoft. I jak widzicie, możecie sobie tutaj wyłączyć wszystkie rzeczy, które startują ci z komputerem, które nie są potrzebne do działania Windowsa. Czyli na przykład ja sobie Nvidia zostawię, bo to odpowiada za panel sterowania Nvidia, więc to sobie tego nie wyłączę. Ale jak widzicie, macie jakieś Intele, TeamViewery, jakieś inne programy, spokojnie sobie możecie to wyłączyć. Ale proponowałbym zostawić Nvidia. Klikacie OK i będziecie prawdopodobnie musieli zresetować komputer. Następnie przejdźmy sobie do programów takich jak Chrome, Discord czy Spotify. Praktycznie każdy z nas używa Chroma, także chcemy wyłączyć akcelerację sprzętową w Chromie. Jak to zrobić? Odpalamy Chroma, w prawym górnym rogu klikamy trzy kropki, ustawienia, następnie wchodzimy w system i mamy kontynuuj działanie w tle po zamknięciu przeglądarki Google Chrome i użyj akceleracji sprzętowej, gdy jest dostępna. Obie te rzeczy wyłączamy. Następnie to samo robimy z Discordem, także jak widzicie, wchodzimy w ustawienia Discorda, następnie wchodzimy sobie w ustawienia Discorda i scrollujemy na sam dół. Nakładka gry. Wyłączamy nakładkę gry. Nie chcemy żadnych nakładek w gierkach ogólnie, bo one zabierają FPS-y, dodają input laga, więc nie polecam. Następnie wchodzimy sobie w zakładkę zaawansowane, następnie macie akcelerację sprzętową i tutaj będziecie musieli ją wyłączyć, a następnie zresetować swojego Discorda. Ok, następnie przejdźmy do ustawień Nvidia. Klikacie sobie prawie na pulpit, panel sterowania Nvidia i teraz tak, zaczynamy wyreguluj ustawienia obrazu korzystając. Tutaj bardzo dużo ludzi klika stosuj preferencje użytkownika podkreślając wydajność. My tego nie będziemy chcieli używać, bo my będziemy chcieli ustawić customowe ustawienia, więc musimy ustawić użyj zaawansowanych ustawień obrazu 3D. Klikacie, następnie zastosuj, następnie przechodzicie do zarządzania ustawieniami 3D i teraz tak, jeśli chodzi o filtrowania, wyłączamy. Potem mamy filtrowanie tekstur, z jakości zmieniamy na wysoka wydajność. Następnie mamy kolejne filtrowania, wszystkie wyłączamy. Następnie synchronizacja pionowa, wyłączamy także. Tryb zarządzania energią, preferuj maksymalną wydajność. Wygładzanie krawędzi, wyłączamy. I korekcja gamma, też wyłączamy. Oczywiście tryb niskiego opóźnienia, klikamy go na ultra. Zastosuj. I przechodzimy dalej. Następnie wchodzimy w konfiguruj funkcję Surround and Physics i ustawiamy tutaj procesor Physics na swoją kartę graficzną od Nvidia. Następnie zmienimy ukryte ustawienia Valoranta. Także klikamy przycisk Windowsa, wpisujemy %updata%, następnie cofamy się o jeden folder do updaty, wchodzimy w local, następnie scrollujemy na dół i wchodzimy w Valorant folder, przechodzimy do saved, następnie do config. Następnie wchodzimy sobie do jednego z profili cyferkowych, czyli na przykład 4BCD i tak dalej, i tak dalej. Wchodzimy do Windows, następnie Game User Settings, klikamy prawym, edytuj i następnie scrollujecie w dół i zmieniacie sobie tak. Wszystkie wartości trójki na 0, jak tutaj, czyli 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Następnie sobie to zapisujecie, plik, zapisz, możecie zamknąć.
Następnie bierzecie ten plik, kopiujecie, cofacie się do folderu config i wklejacie do wszystkich innych kont, czyli znowu Windows, Game User Settings, wklejacie ten plik, zamień plik w miejscu docelowym. Następnie wyłączymy optymalizację pełnoekranowe w Valorancie, czyli wchodzimy sobie tam, gdzie mamy Valoranta zapisanego. W większości przypadków to będzie dysk C, następnie Riot Games, potem Valorant, Live, Shooter Game, Binaries, Win64, następnie Valorant, Win64 Shipping EXE, klikamy prawym na niego, właściwości, następnie zgodność, wyłącz optymalizacje pełnoekranowe, następnie wchodzicie sobie z menu ustawienia wysokiej rozdzielczości DPI i klikasz zastąp zachowanie skalowania przy wysokiej rozdzielczości DPI. Klikasz zastosuj, OK i tyle. Oczywiście ostatnią rzeczą będzie włączenie profilu XMP lub DOCP w BIOSie. Profil XMP to jest automatyczne podkręcenie RAMu, co zapewni Wam więcej FPS-ów i lepszą płynność gierki. Czyli jeśli nie włączycie tego profilu, to Wasz RAM będzie chodził na 2133 MHz, a jeśli go włączycie, no to będzie chodził on na większej prędkości w zależności jaki RAM macie. Do BIOSy wchodzimy spamując przycisk Delete i kiedy już się tam dostaniemy, to prawdopodobnie na stronie głównej będziecie mieli DOCP albo XMP i po prostu włączacie to na Enabled albo na Profil 1. Warto wspomnieć, że jest to niestety opcja tylko dla komputerów, więc użytkownicy laptopów niestety nie będziecie w stanie tego zrobić. Teraz chciałbym trochę powiedzieć o najtańszych upgrade'ach kompa. Jeśli chodzi o upgrade'y kompa do Valoranta, to będziemy się skupiali tylko i wyłącznie na procesorze i na RAMie, ponieważ karta graficzna praktycznie nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o FPS-y w Valorancie. W Valorancie warto zaznaczyć. Także wymieniając coś w komputerze, chcecie się upewnić, że macie dobry RAM, dobrą płytę główną i dobry procesor. To są trzy najważniejsze elementy, jeśli chodzi o FPS-y w Valorancie. Także wiem, że wielu z Was ma prawdopodobnie Ryzena serii 1000, 2000, 3000 i tak dalej. Jeśli macie jeden z tych procesorów, na przykład 1300, na przykład Ryzen 5 2600, Ryzen 5 3600 i tak dalej, to najlepszą opcją wtedy dla Was, żeby mieć bardzo duże FPS, około 500-600 FPS-ów, będzie zakupienie procesora Ryzen 7 5800 X3D, ponieważ wtedy nie będziecie musieli zmieniać swojego RAMu i płyty głównej. Po prostu wsadzacie nowy procesor i możecie cieszyć się FPS-ami. Warto jest tutaj zaznaczyć, że chodzi tutaj o 5800 X3D. Jest to bardzo ważne, ponieważ ten procesor ma dodatkową pamięć cache, która Wam pomoże mieć więcej FPS w Valorancie. Jeśli chodzi o najtańszy upgrade, najtańszym upgrade'em będzie kupienie lepszego RAMu. Wiele ludzi może nie doceniać, jak RAM może zmienić FPS-y, a zobaczcie tylko na to zdjęcie. Tak właśnie mogą się zmienić Wasze FPS-y, kiedy kupicie lepszy RAM. Jeśli chodzi o RAM, jeśli chodzi o polecanie RAMu, jaki dokładnie kupić, to jest to dość skomplikowana sprawa i w zależności od tego, czy będziecie chcieli podkręcać ten RAM, czy nie, od tego musimy wybierać. Także nie chciałbym polecać jednego RAMu dla wszystkich ludzi, ponieważ ludzie mają inne potrzeby, chcą podkręcać, nie chcą podkręcać i tak dalej. Jeśli chciałbyś, żebym zoptymalizował Twój komputer dla Ciebie, to mam serwis, który mogę to zrobić dla Ciebie za niewielką opłatą i zdobyć Ci od 70 do nawet 200 FPS-ów, nie kupując żadnych części. Oczywiście, jeśli chodzi o bardziej zaawansowane rzeczy, to znajdziecie na moim TikToku i na moim YouTubie, oba kanały, nazwa Tweaking Guy. I tam poruszam bardziej zaawansowane tematy.